chce być z tym takim zdecydowanym, prawda, przedsiębiorczym, już ma go dość powyżej uszu, który dyryguje jej życiem. Teraz ona chce dyrygować swoim życiem, kierować swoim życiem i ona marzy, żeby poznać właśnie takiego mężczyznę, który tak, zna się na masażu Mauri, prawda, czyta horoskopy, wertuje książki, ma dużo wolnego czasu, jest inżynierem i w dodatku jest nieśmiały. Może ona by chciała właśnie, szczeka na takiego mężczyznę, któremu powie, masz robić to, to i to. I pan wtedy dopiero będzie szczęśliwy. Odżyje. Odżyje pan wtedy. Wtedy odżyje. No będzie. Panie Tadeuszu, ja czuję, że po tym programie znajdzie pan tę swoją miłość życia. Naprawdę. Tak czuję. No. Życzę panu tego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wy się bawicie, a ja do tak różnych plam potrzebuję drogiego proszku. Nie drogiego, lecz sprytnego. Nowej Polleny Rex. Nowej Polleny Rex? Ze zwielokrotnioną siłą zwalczania plam. Plamy zniknęły i zaoszczędziłam pieniądze. Nowa Pollena Rex. Sprytny sposób na pranie. +0 786 576. Różowa Landrynka, program tylko dla dorosłych, w każdy piątek, tylko w Polsacie. Chcesz porozmawiać o programie? Zadzwoń 0786 576. Szatan powraca pod postacią małego chłopca. Zrobi wszystko, aby tym razem zawładnąć ziemią. Pański syn jest diabelskim pomiotem. Już raz zabił i będzie zabijał nadal. Gregory Peck i Lee Remick w jednym z najlepszych filmów grozy. Oscar za muzykę. Omen, 17 stycznia o 20. Demi Moore, Harvey Keitel i Bruce Willis. Okrutna zbrodnia, kobieta podejrzana o współudział w zabójstwie i skomplikowane śledztwo. Intryga, która trzyma w napięciu do końca. Motywy zbrodni. We wtorek, 18 stycznia o 20.30 z nadajników naziemnych. Naszymi gośćmi specjalnymi jest dwoje psychologów, pani Aneta Radziejowska i pan Wojciech Konopacki. Drodzy państwo, jak to jest? Czy człowiek nieśmiały, z niską samooceną ma jakieś szanse, czy ma jakieś szanse na sukces, jeśli chodzi o poznanie partnera życiowego? A jeśli nie ma takich szans, ponieważ pan Roman powiedział Mariuszowi, że on sam uważa siebie za nieatrakcyjnego człowieka, on sobie zdaje sprawę z tego, że nie wygląda dobrze, że nie tego szukają kobiety. Jak taki człowiek, w jaki sposób on może się podbudować? Jak może stać się bardziej śmiały? Jak może zyskać pewność siebie i podwyższyć tą własną samoocenę? Jak to osiągnąć? Wie pani, na świecie jest bardzo wiele osób nieśmiałych, bardzo wiele osób z niską samooceną, a jednak w wielu wypadkach znajdują miejsce w życiu. Także to nie będziemy mieli samych takich twardych ludzi, którzy są przebojowi, bo inaczej świat by był niezwykle zdominowany przez tylko jedną nację osobową. Bo wie pan, że ja nawet mówiłem, przecież pan, panie Romanie, jest taki, taki, wymieniałem pozytywne cechy. Tak. I pan Roman jakby w ogóle w to nie wierzył, że on jest pogodny. Ja mu powiedziałem, że jest dowcipny. To wyglądał na zdziwionego, pierwszy raz dowiedział o tym, że on jest dowcipny, bo mu żadna z tych dziewcząt, które on tam usiłował, tego nie powiedziała. Oderwać nie powiedziała. Tak, nieśmiałość, prawda? No to jest cecha ściśle związana z lękiem. Co jest tego powodem? Myślę, że system wychowania. Podobnie jest tą samą cechą zaniżony system wartości. Ktoś nam to zrobił po prostu, nasi rodzice. W dzieciństwie. Tak, nasi rodzice w wychowaniu, szkoła. Przecież kultura, w której żyjemy, zwłaszcza ten model polski, środkowoeuropejski, to jest model ciągle jednak dziedziczony pruskiego wychowania i wzmocnień negatywnych. Dominuje kara nad nagrodą. Czyli wbijanie stąd w ziemię ubijanie nas ludzi. Stąd bardzo często w naszej cywilizacji tutaj, tej polskiej, spotykamy ludzi bardzo często lękowych, nieśmiałych, bo taki jest model wychowania.
To jest zupełnie niespotykane w kulturze amerykańskiej. Tam się dzieci od początku uczy wysokiej samooceny. Nikt nie stawia dwójek dzieciom w pierwszej klasie. Ty to robisz świetnie, ale możesz to robić jeszcze lepiej. No dobrze, ale w takim razie jak ci ludzie mogą sobie sami pomóc? Ale to jest trochę także atrakcyjność erotyczna, bo przecież o to chodzi w pierwszym kontakcie. Zupełnie nie zależy akurat od takich cech właśnie jak nieśmiałość, czy wysoka lub niska samoocena. Ludzie nieśmiali bardzo często są niezwykle atrakcyjni erotycznie. Na przykład właśnie nieśmiali mężczyźni. Są takie kobiety, bardzo często władcze, świetnie poruszające się po życiu, które po prostu uwielbiają nieśmiałych mężczyzn. O niczym innym nie marzą, tylko o tym, żeby mieć nieśmiałego mężczyznę. To naprawdę nie od tego zależy. Oczywiście lepiej nam się funkcjonuje w życiu, wtedy kiedy mamy wyższą samoocenę, kiedy jesteśmy śmiali, bo tak jest skonstruowany współczesny świat. Natomiast jeśli chodzi o te kontakty erotyczne, o namiętność, to nie są cechy ważne. Kobieta na przykład przy pierwszym kontakcie bardzo zwraca uwagę na szczegóły. Ważne są ręce, ważne są oczy. Ważne jest to, jak mężczyzna na przykład patrzy na nią, czy potrafi ją otoczyć taką niezwykle specyficzną mgiełką rozmarzenia. To są rzeczy ważne. Ale dla mężczyzny to pierwsze wrażenie, jak patrzy na kobietę, jest zupełnie inne. Zupełnie inne, tak. Zupełnie inne. On głównie, no mężczyźni to mają, przepraszam, ale w mózgu tylko wyfany, zwracają uwagę na cechy fizyczne. Tutaj to różnie bywa, ale głównie, no niestety, na biust, znaczy niestety, nie wiem czy niestety, przepraszam. Nie, to fajnie, że na te rzeczy uwagę. Na biust, na nogi, na pupę, bo to jest atawistyczne. I no, więc w sumie nie niestety, no jesteśmy atawistyczni. Czyli to jest zakodowane, to jest zakodowane w człowieku i jakby się bierze z tej części naszej natury. Tak, nad którą nie mamy kontroli. Tak. A czy do Superekspresu, w którym pani od wielu lat udziela porad? Właśnie takich męsko-damskich. Czy piszą właśnie ludzie nieśmiali? Ja myślę, że głównie nieśmiali. Głównie nieśmiali. Dlatego, że człowiek śmiały, czyli normatywnie funkcjonujący w świecie, tak to sobie załóżmy, to on zupełnie innej drogi szuka dla rozwiązania swoich problemów, prawda? Nie pisze do gazety. Nie pisze do gazety. Nie zgłasza się do biura matrymonialnego. Panie Neto, ma pani rację, bo przecież jak często się zdarza, nawet wśród popularnych, znanych, sławnych aktorów, którzy są bardzo przystojni, bardzo atrakcyjni, ale nie śmiali. Przecież pamiętamy lata 50., 60., Gerard Philippe, teraz popularny, sławny, znany wszystkim Hugh Grant, który, no co budzi w kobietach? Poczucie takie, że te kobiety chcą się nim opiekować, chcą go przytulić, powiedzieć, żeby zrobił to, żeby jakoś uporządkować jego życie. Jak to znaczy, gdyby... Kasiu, nie wiadomo, czy on taki jest. Chcą być też czule kochany. Może... I chcą być czule kochany. Ale nie wiadomo, czy on taki jest. I tego się spodziewają. To sprawia takie wrażenie. Sprawia takie wrażenie i ma taki imidż, taki wizerunek, ale to się podoba. Tak, to się kobietom podoba, oczywiście niektórym. Tak, bo ja myślę, że tutaj, gdy mówimy już o kobietach i o ich... spojrzeniu na partnera, to oczywiście w pewnej skrajności można powiedzieć, że kobiety lubią się opiekować, lubią realizować swoje ten instynkt opiekuńczy, czy potrzeby opiekuńcze i trudno, żeby ona potrzeby opiekuńcze realizowała wobec dominującego partnera. To zawsze musi być ktoś, mówiąc popularnym językiem, trochę słabszy od niej. I wtedy ona się realizuje w tej opiece, prawda? Nie tylko wobec tego mężczyzny. W seksuologii funkcjonuje coś takiego, co się nazywa prawem dziobania w seksie i w związku. To znaczy, prawo dziobania? Tak, to się tak. Kolejność dziobania, tak. To się tak nazywa. To znaczy, jeśli mamy za sobą związek z takim właśnie nieco bezwolnym partnerem, który był od nas uzależniony, to następnego związku poszukujemy jakby odwrotnego, takiego, żeby odwróciły się role. Że tym razem szukamy kogoś dominującego, kto będzie spełniał wobec nas taką rolę opiekuńczą, co nie zawsze się sprawdza, dlatego że ludzie bardzo często stwarzają wrażenie na przykład twardszych niż są w istocie, lub bardziej nieśmiałych niż są w istocie. A tak na marginesie, panie Neto, przepraszam, dlaczego, co ma to wspólnego z dziobaniem? Nie rozumiem. Się po prostu ładnie tak, już od razu, to jest takie przeniesienie z modułu biologicznego, kolejność dziobania. Jest pewna hierarchia w zbiorowiskach zwierzęcych, i zawsze ten silniejszy podchodzi pierwszy do pokarmu. Najpierw kogut dziobie, a potem kury. Kolej silniejszy, dominujący osobnik, ten silniejszy. Trafi mnie taka kwestia, czy te wszystkie nowoczesne metody związane właśnie z New Age, czy z tym taką wysoką kulturą chińską Feng Shui,
gdzie tam chodzi o jakąś, prawda, harmonijną energię, którą należy się otaczać, którą należy wytwarzać i tak dalej. Czy te wszystkie metody, poznawanie przez grupę krwi, raczej łączenie ludzi z powodu ich grupy krwi, odcisków palców lub horoskopu chińskiego lub wszystkich tych metod razem wziętych, czy to dobrze wróży przyszłemu związkowi? Bo właśnie, czy to nie jest tylko pogoń za modą, a z tego tak naprawdę nic... Tak jak gdyby zawiązuje oczy temu człowiekowi. Nie, więc ja myślę, że to jednak nie do końca jest tak. To trochę tak jest, że w ludziach jest ogromna potrzeba mitu. I proszę zauważyć, że kiedy ludzie się spotykają w tak zwanych naturalnych warunkach, on i ona, i coś zaczyna między nimi iskrzyć, to natychmiast zaczynają też rozmawiać o tym, jak doszło do tego ich spotkania. I tworzą taki swój osobisty mit. Często przeskakują nawet do innego życia, do prehistorii, albo sobie ustalają, że zobacz, ile przypadków musiało zaistnieć, żebyśmy my mogli się spotkać w tym miejscu pracy albo w tym miejscu miasta. W momencie, w którym ludzie się spotykają jednak w jakiś tam sztucznie wytworzony sposób. Na przez przykład, biuro matrymonialne, tak, które tak, stosuje, prawda, tak, metody feng shui. To tutaj mają ten mit już dany, prawda? To jest wszystko jedno, moim zdaniem. Czy to będzie grupa krwi, czy to będzie feng shui. Aha. Ważne jest, żeby to był ten jeszcze jeden mitologiczny czynnik, który pozwolił im się spotkać. Jakby od razu ludziom to jest konieczne, trochę baśni. Od razu ten związek jest niezwykły, prawda? Tak, ależ oczywiście. I na tym polega przecież. Nikt nie szuka zwykłego związku, prawda? Każdy gdzieś, my ciągle mamy i mit romantyzmu, i mit namiętności, która jest ponad wszystko. I to jest w nas zakodowane. To jest bardzo istotna potrzeba i dlatego człowieka te metody i są tak modne. Tak, ja myślę, że to jest tak, że to jest jedna z przyczyn, dla których te metody są tak modne i dla których niektórzy ludzie tak chętnie im się poddają. Ja myślę, że to jest po prostu już poszukiwanie jakichś zupełnie nowych rozwiązań, jak Państwo wspominacie, z kultury wschodniej. Ja po prostu w to nie wierzę. Nie dlatego, że jeszcze tak zaparłem, tylko dlatego, że sprawdzalność tych technik jest żadna. Znaczy, to nie są żadne rozwiązania naukowe, zresztą nauka w tych związkach w kojarzeniu małżeństw niewiele pomogła. Niemniej wydaje mi się, że bazowanie na stałe, na takich właśnie poglądach, jak te związki między grupą krwi a znakami zodiaku, to jest bajeczka współczesna, którą ludzie kupują. Myślę, że bardzo często ci nieugruntowani ludzie, którzy właśnie nie mają silnych takich związków z religią, z ideologią, którą wyznają, wszystko jedno jaką, i poszukują czegoś nowego. I to im daje ugruntowanie, ja podzielam. Panie doktorze, mam ostatnie pytanie na koniec i proszę o krótką odpowiedź. Tak. Tytuł naszego programu brzmi Nieśmiały pozna nieśmiałą. I to jest autentyczne Bidula ogłoszenie. Bidula z bidulem. Bidula z bidulem, tak? I to jest autentyczne ogłoszenie z gazety. Czy ono tak powinno brzmieć i czy lepiej byłoby dla tego związku, gdyby nieśmiały chciał poznać śmiałą? No, mógłby się wystraszyć. Nieśmiało pozna nieśmiałą. Tak. Ja myślę, że to może być bardzo urokliwy związek. Naprawdę. Dziękujemy bardzo Państwu za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Mariusz, czym w takim razie tkwi problem? Że jeden łysiejący mężczyzna podoba się kobietom, a drugi podobny do niego, też łysiejący, w ogóle się nie podoba i nie ma powodzenia. Słuchaj, ja myślę, że chyba chodzi o specjalną charyzmę, jaką ma człowiek, bez względu na to, czy ma włosy, czy nie. No musi coś mieć w sobie, coś, co przyciąga. Bo popatrz, nawet Hitler miał takie kobiety, które się w nim kochały. I to się okazuje, że nie tylko dwie, nie tylko jego siostrzenica i nie tylko Ewa Braun, ale były całe rzesze kobiet, które się w nim kochały i to jeszcze zanim wszedł na wyżyny władzy. Nawet kiedy był przeciętnym malarzem pokojowym, też się w nim kochały, dlatego że no, miał w sobie to coś. Więc, drodzy Państwo, to jest tak, że po prostu ci, którzy nie mają tej charyzmy i są nieśmiali, muszą no, dwa razy więcej pracować nad tym, niż ci, którzy tę charyzmę mają. Ale są takie dwa sposoby. No właśnie, co możemy doradzić tym nieśmiałym osobom? No właśnie, ja myślę, że chyba są takie dwa sposoby na znalezienie sobie partnera. Pierwszy sposób to jest pójść na kurs prawa jazdy. No jak ktoś to prawo jazdy już ma, to co? A nie, to jeszcze raz niech pójdzie, a kto będzie wiedział, że on ma prawo jazdy? Niech pójdzie jeszcze raz, bo chodzi o to, żeby pójść na kurs prawa jazdy, to jest ten jeden sposób, i poznać jakieś nowe osoby. A drugi to jest kurs języka angielskiego. Po prostu trzeba pójść między ludzi, trzeba poznać
Na wszelkich kursach zawsze jest szansa na poznanie jakiejś nowej osoby. No tak, a jak ktoś zna już trochę angielski, to się lepiej nauczy. Oczywiście, ważne, żeby wyszedł między ludzi, drodzy Państwo. No i to jest chyba ta metoda dla nieśmiałych. Wyjść do ludzi, takie to proste, a nie siedzieć przed telewizorem i oglądać takie programy, jak chociażby ten. Dobranoc Państwu. +0 786 576. Różowa Landrynka, program tylko dla dorosłych, w każdy piątek, tylko w Polsacie. Chcesz porozmawiać o programie? Zadzwoń 0786 576.